Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. To jest zapowiedź zjazdu, takiego dłuższego. Tu już dziewczynki są gotowe i leżą, żeby zabrać je do samochodu. Tam są moje rzeczy, wózek i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i będziemy po prostu jechać. Patrzcie, jak mi wyskoczył. Masakra, idealnie na wyjazd po prostu, idealnie. Dobra, to lecimy. I teraz idę po wodę, a później jedziemy sobie i na 12 mamy zbiórkę. No to pa, pa. Zrobiliśmy sobie obiadek i teraz Wojty mnie zawozi na zbiórkę. Jest już późno, nie wiem czy się nie spóźnimy, bo pewnie będą korki, ale zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy! Jeżeli chodzi o dźwięk, to i tak tam wstawiam tę muzykę. Dzięki. Ostatnio chciałam live'a zrobić, a to okazuje się, że internet mi siadł i to w ogóle takie, o nie. Takie, jak możesz? Taki dzień. Aż niesamowita. O. Taka piękna. To pada? Nie, to liście szumią. Serio? Faktycznie. A nie masz tej kamerki? Mam kamerkę, ale telefonem wolę ten... Bo kamerka mi strasznie dużo pamięci zabiera. I weź to kurczę, później zmontuj. Ja mam tylko 40... Normalnie, wiesz. No. O, fajnie. Takie powietrze inne. Ja do 10 roku życia na takim się mieszkam. O. Okay, dużo dzieci. Dziewięć lalek, tak?
Okej, kochani, ja teraz jestem sama w pokoju, ale jestem z moją koleżanką Weroniką w pokoju. Zaraz wam pokażę pokój. Jesteśmy tu dwie nocki. Ja właśnie przyszłam do pokoju, żeby się przebrać, bo nie chcę, żeby mnie komary podziabały. I co? No wszyscy są, ale i tak jeszcze parę osób nie dojechało, bo no po prostu nie dojechali, albo na przykład no tam chyba jedna osoba była, jest chora niestety. No następnym razem może będzie. No dobra, to ja już pokazuję wam pokój. Tak wygląda. To jest moje łóżko, tu ja sobie leżę Zuzia, a tu jest łóżko Weroniki. No i tam są, wszyscy się bawią. No. Więc wszystkie wybaski po prostu są tak przeurocze, żeby się chciało porwać i po prostu zabrać do domu. No. Więc tak to wygląda. Już włosy śmierdzą grillem. Ja zakładam sobie spodnie i jeszcze przyniosę koleżance laleczkę. Kochani, witajcie w drugim dniu. Dzisiaj będzie bardziej, chyba więcej się działo. Znaczy wczoraj też się działo, ale no wiadomo, nie mogę, nie chciałabym pokazywać twarzy, bo nie każdy sobie tego życzy. No i co? I dziewczynki przebrane. Wczoraj się powymieniliśmy ubrankami i okazuje się, że wrócę z większą ilością ubranek niż przyjechałam. Nie wiem, jak zareaguje na to moja mama, więc zobaczymy. No, więc tak, co mogę jeszcze powiedzieć, no trochę jest tu bałagan, się zrobił, ale jest okej. Tak wygląda nasz pokój. To są dziewczynki. No, no to zaczynamy nowy dzień, ja już jestem po śniadaniu.
deszcz nas spotkał. I właśnie uciekamy przed nim, jakoś się schować. No, droga zakryta. I niedługo będzie obiadek. Spacerek gdzieś już zaliczony. Chyba, że jeszcze pójdziemy, nie wiem. Siedzi tam taka. No, pewnie. I po obiadku kolejny spacerek.
kochani, mamy trzeci dzień. Niestety ja jestem załamana, ponieważ strasznie dopadła mnie alergia. Mimo tego, że biorę leki. Chodzi o to, że jesteśmy na wsi i jestem straszną alergiczką. Jak widzieliście te przebitki lalek i tak dalej, no wybaczcie mi, że tego nie ma więcej. Ale po prostu mnie ścięła ta alergia, cały czas mi leci z nosa. Jak słyszycie mój głos, to jest jakaś masakra. Teraz tam koleżanki nagrywają. Link do ich kanału zostawię wam w opisie. Tam one pewnie też właśnie nagrywały cały dzień, tylko one dopiero przyjechały wczoraj, ale myślę, że i tak będą miały dużo materiałów. No i niedługo będziemy wracać. Ja niestety będę jechać komunikacją i tak mam strasznie dużo tubów, ponieważ wymieniałam się na ubranka, a raczej wymieniłam się na kilka ubranek, a ja wrócę, kurde, z dwoma siatkami, bo dziewczyny chciały się pozbyć i takie, okej, super. Nie no, po to kupiłam komodę, tak, żeby te ubranka trzymać. Będzie również filmik na ten temat z tymi ubrankami. No. Ja nawet śniadanie za bardzo nie zjadam. Zjadam sobie musik, ale to nie nazwałam tego śniadaniem. No i co? No i pakujemy się i lecimy do domu. Hej kochani, tak właśnie mnie załatwiła alergia. Patrzcie, że tak wyglądam i może jecie, a i to jest niesmaczne. Wczoraj wróciłam. Jak widzicie, tu są tapety takie, żeby do wyboru, bo jeszcze nie wiem, jak tutaj to chcemy tapetę. Ja już jestem w domku z małą dzidzią. Mała dzidzia. Ja się zakochałam, przepraszam. Ja się tam zakochałam w kilku lalkach i po prostu teraz nie mogę przestać o nich myśleć. Rozumiecie, one mi się śnią. Gdzieś chore. Dzisiaj będę też nagrywać filmik dotyczący składania ubranek w szafie. No a jeżeli chodzi o filmiki ze zjazdu, no to koniec. Nie wiem, czy to podzieliłam na części. Zależy to od pamięci w moim komputerze. No, więc tak. Ja nigdy nie umiem się żegnać, wiecie co? Nigdy. Zobaczcie moją piękną bluzkę z Barbie. Ale mam wory, matko. Muszę mieć otwarte oczy szeroko. I dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. Dziękuję wszystkim oglądającym, którzy tam ze mną byli. Po prostu dziękuję wam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No. I do następnego zjazdu, do następnego filmu. Następny film to będzie z ubrankami, bo zjem i będę ogarniać. No. To pa, pa. Aż się drżam. Pa.